Witajcie na kanale Dzieciaki testują. Dzisiaj pokażę Wam nowości, fantastyczne nowości z wydawnictwa Egmont z serii Little Miss i Mr. Man. Są to książeczki niewielkiego formatu, które będą idealnym prezentem, upominkiem dla dziecka zamiast czekoladki, zamiast cukierków. Tutaj można nawet dedykację wpisać. Książeczki te kosztują kilka złotych, a są bardzo ładne w środku. I zobaczcie, ile ich jest. Każdy znajdzie coś dla siebie w tej serii. Jest naprawdę dużo różnych tytułów. Każda o czymś innym, choć bohaterowie tych książek mieszają się między sobą. Można powiedzieć, że występują w różnych książkach, powtarzają się po prostu ci bohaterowie, ale zawsze jest główny jeden bohater, którego cała książka dotyczy. Mała ślicznotka, mała czarodziejka, jaka słodka, zobaczcie. Ona tutaj nieźle będzie psociła w międzyczasie. Mała przylepa również tutaj chce koniecznie pocieszać innych. O, zobaczcie, jak przytula. Jej ramiona dostosowują się do każdego, ale spotkała pana Marutkę i nie udało się go nigdy zadowolić nikomu. Czy tym razem się małej przylepie uda? Czy może jednak niekoniecznie? W tego się dowiecie z lektury. Mała spóźnialska. Zobaczcie na te obrazki, na te ilustracje. Są cudne. Są po prostu cudne. I jeszcze mała kłopotka. I to są nowości z... Zobaczcie, pan drobiażdżek nawet tutaj jest. On tutaj już czeka w kolejce do pokazania. Też był tutaj pan siniaczek. Gdzieś on się tutaj przewinął. Już Wam go pokazuję. O, tutaj też jest pan siniaczek. Kawałeczku. Mała kłopotka, no wiadomo, czyli kłopoty, małe kłopotki, które będą właśnie jej sprawką. Mamy takie nowości, pięć, można powiedzieć, bardziej dziewczęcych i tutaj bardziej chłopięce, chociaż no nie powiedziałabym, że te książeczki są bardziej dla dziewczyn czy bardziej dla chłopców. Dla każdego, bo one też mają kompletnie inne te tematy. Jest mała wstydnisia w wersji dziewczęcej i na przykład wstydnisia już Wam pokazywałam dość dawno temu, ale nie ma w wersji chłopięcej, więc jeżeli macie wstydzioszka, ale chłopca, to myślę, że spokojnie małą wstydnisię też możecie z nim czytać. Mała złośnica, mała kaprysia i tutaj są właśnie same małe, a tutaj sami mali, czy też panowie właśnie, pan Marudek, pan Siłaczek, pan Zapominalski, pan Bałwanek, pan Bałagan. Och, pan Bałagan, książka dobrze nam znana. Też pokazywałam Wam, bo już nie jedną z tej serii Wam pokazywałam. Tutaj mamy pana Drobiażdżka malutkiego, pana Drobiażdżka, który jest naprawdę tyci. Dalej pan Kichaczek. Nie chce nam się pokazać w środeczku. Pokaże się pan Kichaczek. Piękne, cudowne, fantastyczne wnętrza mają te książeczki. Ja je naprawdę uwielbiam. Pan Wściubaczek. Gdzie wściubię tego noska swojego długiego tym razem? No, widzicie? Niejedną tutaj już niemiłą dla siebie przygodę przeżył. Pan Hałasek. No tak, pan Hałasek. Hałasujący. Tak wygląda. I ostatni pan siniaczek, który widać już po okładce, że niekoniecznie ma szczęście, co nie zrobi, czymś się tutaj złym kończy. Tutaj na drabinę chciał się wspinać drabiną, powybijał szyby, więc o, dzieje się, naprawdę się dzieje w tych książeczkach i strasznie je lubimy. Naprawdę fajne książeczki, malutkie, niedrogie, idealne jako upominek dla dziecka. Jest tyle różnych w serii, że każdy znajdzie temat, który najbardziej go, można powiedzieć, interesuje. A więcej o książeczkach na blogu, w opisie do filmu jest link. Zapraszam Was tam gorąco i dziękuję już za uwagę. Pozdrawiam, do usłyszenia w kolejnych filmach.